Marta Mika, defensorka RTP Unii Racibórz. Od Ciebie z pewnością i Twoich koleżanek z bloku defensywnego będzie sporo zależeć w tym dwumeczu z Bręby Kopenhaga. No tak, myślę, że gra w obronie w całej drużyny będzie zależała od dobrego wyniku, jaki tu uzyskamy. Nie wiem, musimy grać blisko siebie, agresywnie, nie odpuszczać i miejmy nadzieję, że będzie tu dobry wynik. No właśnie, po losowaniu różne były typy, dziewczyny tam różnie myślały, jak to będzie wyglądało, kto będzie waszym przeciwnikiem, jęk zawodu, czy taki jęk rozpaczy, czy jednak mobilizacja pełna i poradzicie sobie, przynajmniej będziecie się starać. No, po losowaniu były, ja wiem, mieszane uczucia, bo były 3-4 drużyny, z którymi naprawdę mogłybyśmy powalczyć, były najsłabsze w tym koszyku. No, trafiłyśmy na bardzo silną drużynę z silnej ligi, bardzo wyrównanej i no nic, nie ma co się zastanawiać, czy silna drużyna, trzeba podejść do tego meczu bardzo skoncentrowanym, grać na maksa i być dobrej myśli, że jednak uda nam się przejść drużynę z Kopenhagi. Na pewno na spotkaniu w Raciborzu będzie mnóstwo kibiców, będą trenerzy klubowi, będą na pewno też trenerzy reprezentacji. Ostatnio trener Guralczyk nie powołał cię na mecz z Ukrainą. Z pewnością twoja ambicja tutaj została mocno nadwyrężona. Będziesz też pod tym kątem do tego spotkania podchodzić, żeby coś komuś udowodnić, czy niekoniecznie? No myślę, że to niekoniecznie jest tak, że coś chcę udowodnić trenerowi. Na pewno w każdym meczu gram na maksa, staram się wyjść na boisko i pokazać swoje umiejętności i myślę, że to będzie też dla wszystkich zawodniczek taki dobry test, żeby sprawdzić się na tle silnego przeciwnika. Silny przeciwnik i mocny fizycznie. Tej walki na pewno nie zabraknie, może nawet walki wręcz. No myślę, że tak, że Dunki są bardzo dobrze fizycznie zbudowane, wysokie, motorycznie na pewno dobrze przygotowane, że trzeba będzie naprawdę pobiegać, powalczyć i miejmy nadzieję, że przyniesie to dobry rezultat.